Poppy jest poszukiwaczką rzeczy i wdaje się w bójkę. Następnego ranka Anika obudziła się wcześnie. Wyskoczyła szybko z łóżka i na palcach podbiegła do śpiącego brata. Obudź się, Tommy! Zawołała, szarpiąc go za ramię. Obudź się, to pójdziemy do tej śmiesznej dziewczynki w tych dużych butach. Tommy natychmiast ocknął się ze snu. Wiedziałem przez sen, że dzisiaj czeka nas coś przyjemnego, chociaż nie pamiętałem co, powiedział ściągając bluzę od piżamy. Następnie oboje pobiegli pędem do łazienki. Umyli się i wyczyścili zęby o wiele szybciej niż zwykle, a ubieranie poszło im tym razem wyjątkowo prędko i łatwo i o całą godzinę wcześniej, niż ich oczekiwała mama, zjechali z piętra po poręczy, lądując akurat przy stole nakrytym do śniadania. Zaraz też usiedli, wołając, by mama czym prędzej podała kakao. — Cóż to takiego zamierzacie robić? — zdziwiła się mama, że się wam tak śpieszy. — Pójdziemy do tej nowej dziewczynki z sąsiedniego domu — oznajmił Tommy. — Może zostaniemy u niej przez cały dzień? — dodała Anika. Właśnie tego ranka Pippi była zajęta pieczeniem pierniczków. Zagniotła olbrzymią porcję ciasta i rozwałkowała je na podłodze. Bo wiesz, tłumaczyła małpce, na małej stolnicy niewiele się zmieści, a ja przecież muszę upiec co najmniej 500 pierniczków. Leżała więc na podłodze, z takim zapałem wycinając pierniczki w kształcie serca, jak gdyby chodziło o jej życie. Przestań mi łazić po cieście, pani Nilsson, powiedziała rozdrażnionym głosem w chwili, gdy rozległ się dzwonek do drzwi. Pippi wybiegła, by otworzyć. Od góry do dołu była ubielona jak młynarz, a gdy serdecznie potrząsnęła ręką Tommy'ego,